Środowe spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury miało wyjątkowy charakter. W tym bowiem dniu obchodzony był Europejski Dzień Seniora. Rada Słuchaczy witała wszystkich przybyłych na wykłady słodkim co nieco. Byli też specjalni goście. Ze słuchaczami spotkali się bowiem zastępca burmistrza do spraw społecznych Robert Boryczka oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury i jednocześnie dyrektor UTW Elwira Kozłowska. Burmistrz podkreślił, jak ważną rolę odgrywają seniorzy w życiu naszej gminy. Państwo potraficie pogodzić swoją aktywność, no może już nie zawodową, ale tą aktywność w jesieni życia, w wydarzeniach kulturalnych, wydarzeniach sportowych, w tym, że w dniu dzisiejszym tutaj jesteście, że jesteście w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a jednocześnie wspomagacie swoje dzieci, swoich wnuków w wychowywaniu, w życiu codziennym, za co tu z tej sceny w imieniu burmistrza Mariusza Prawdy, oczywiście w imieniu swoim, bardzo Państwu dziękuję. I życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, aby Wasze plany, Wasze zamierzenia, Wasze marzenia, które do tej pory nie udało się jeszcze zrealizować, są przed Wami i abyście mieli siłę na ich realizację, czego naprawdę bardzo serdecznie Wam życzę. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, w tym szczególnym i wyjątkowym dniu chciałam złożyć Wam najpiękniejsze życzenia, dziękując za to, że tworzycie relacje pełne empatii, zrozumienia i wsparcia. Dziękuję Wam za to, że dzielicie się z nami swoim doświadczeniem. Dzięki temu my możemy wchodzić na nowe, szerokie horyzonty. Nie boimy się tego, chociaż czasami jest to dla nas ogromne wyzwanie. Chciałabym życzyć Państwu, abyśmy dalej się lubili, abyśmy dalej się do siebie ośmiechali i żeby Państwo pamiętali, że każdy uśmiech i każda radość i każdy dobry gest, z jakim Państwo się spotykają, dowodzi tylko, że jesteście dla nas niezmiernie ważni. Głos zabrał też przewodniczący Rady Słuchaczy i jednocześnie przewodniczący Kozienickiej Rady Seniora Dariusz Szewc. Przypomniał on historię obchodów Dnia Seniora, podziękował za utworzenie w Kozienicach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i poinformował o działaniach podjętych przez Kozienicką Radę Seniorów z myślą o osobach starszych i wspólnym tworzeniu z gminą Kozienice polityki senioralnej. Przekazał też wszystkim zgromadzonym życzenia. Tego dnia na studentów czekał niecodzienny wykład. Do naszego miasta zawitał Mariusz Sprutta, geolog, podróżnik, himalaista, a zarazem muzyk. W Kozienicach opowiedział o swojej wyprawie w Himalaje i zdobyciu ośmiotysięcznika. Był także mini recital w jego wykonaniu zatytułowany Między balladą bossanową a bluesem. Było to zatem ciekawe połączenie dwóch światów, himalaizmu i muzyki. And we all go together. To black wild mountains all around the blooming heather. Will you go, let's see go? Will you go, let's see go? Spotkanie środowe poprowadziła jedna z koordynatorek UTW, Anna Tomczyk-Anioł.